Wiesz, normalnie ludzie przychodzą tutaj, kiedy nie mają niczego do stracenia. Albo po prostu są głupi i niedbali. A ty którym jesteś? Głupim, oczywiście. Dobra. To jest spore. To jest winda. Co robi winda? Nie działa, ale mamy bezpiecznik. Więc pewnie gdzieś mogę go wsadzić. Tam coś lśni. Lśni. Wiesz, przydatna rzecz. Boże, jakie to są piękne rzeczy. Skąd wiesz, że będzie przydatna, bo to gra, nie? Powinniśmy je przepchnąć parę pudełek. Tak. Paper lilies. Dobra. Czy już skupam? Jo. To jeszcze raz. Nie. Zrobię to sama. Dobra, jeszcze raz. Pójdę tu, to nie będzie miało sensu. Kinda ma. A zaraz wracam. Łatwizna, ej no, to był przypadek. Ale niech ci będzie. To jest łazienka. O. Zgaduję, że zostanę na zewnątrz. Wiesz, to może być damska. Okej. Okay. Krzycz, jakbyś potrzebowała. Nie będę. Elegancko. Zlew, zlew. Lew. Ręczniczek. Tak, to jest zawsze dobry pomysł. To jest zajęta. Mop. To jest wszystko zakurzone. To kto tam siedzi? Kto tam siedzi? Więcej fus. Nice. Nie przeszkadzajmy. Znalazłeś coś fajnego? Nie. Skąd to masz? Tego lizaka? Był ze mną. Chcesz? Nie przyjmuję cukierków od nieznajomych. Dobra, mamy z powrotem seria. Tu jest wielka dziura. Okej, okay, wróciliśmy tu. To wygląda tak, jak wielka brama. Pewnie nic się nie stanie. Oczywiście, że nie. Jest ta skrzynka z bezpiecznikami. Zamknięte. To się świeci. Wygląda obiecująco. O, tak. To będzie miał... Ha? Ładne, podoba mi się. To jest tak piękne nawiązanie do... Aha. Tędy? Tu znowu jest winda. A, ale tak, bo dobrze by było w typa nie wbiec, nie? Dobra, czyli tak się bawimy. To jest ten cienisty demon. A ten korytarz trochę... Okej. Okay. Wygląda jak te z jej snów. Upuściłaś coś. Ach. Rzeczy do zrobienia przed śmiercią? Oddaj, proszę. Nie uzupełniłaś jej.
Wiem. Dlaczego? Znaczy, to przygnębiające. Jestem tego świadoma. Chcesz o tym pogadać? Nie. Rozumiem. Dobra, wiesz, mamy tego coraz więcej, ale co tam? Tak. Pa, czy to jest matematyczne działanie? Jakby serio? Czy jak to działa? Nie działa? Brakuje tak. Dobra, dołóżmy je na razie, będziemy myśleć. Wciąż mi czegoś brakuje. O, właśnie tego. Dobra. Chyba zależy, co otwierają. Czekaj. Zabieranie tego może być złym pomysłem. Widziałem jakieś drzwi wcześniej, nie sądzę, byśmy je otwierali. Rozumiem. Może jest lepszy sposób? Nie zabieraj. Ale może da się otworzyć inne. Au. Dobra, spokojnie. Na 15. Dobra, coś tam otworzyliśmy. Czemu to wygląda? A? Chodźmy szukać, co się otworzyło. A to naprawdę jak wygląda jak ten korytarz? Z oknami. I znów wiadro. Kolejne. To są drzwi na powierzchnię. Zamknięte. Utknęliśmy? Nie może być. Dopiero co tutaj przyszliśmy. Potrzebujemy klucza? Nie ma dziurki. Masz dobre oko. Cóż. W końcu Run powiedział, że powinniśmy iść głębiej. No dobra. Skoro Run powiedział. Ale tak, tam były jedne drzwi. Gdzie jest ten typ? Nie ma go. Tu było jedno zamknięte. Te? Czyli jednak nie te. To się dalej otwiera? Otwiera! Ale zobaczę tę stronę. Po kolei. Zamknięte. Nie no, nie róbcie mi tego. Dziękuję. Gdzie jest ten koleś? Dobra, to wygląda jak okno w wieży zegarowej. 12. Tej są... okej. Okay. A co mi to daje? 12. Tu jesteś. Jak się tam dostałaś? Ja zostałem odepchnięty, jakby coś mnie powstrzymywało. Dziwne. Co tam jest? Coś zabawnego? Te, bardzo zabawne. Naprawdę? Co to jest? Nie powiem ci. Ha? Dlaczego? Bo to jest zabawniejsze w ten sposób. Nie może być. Nie traktuj mnie w ten sposób. To jest dziwne. Dlaczego nie był w stanie wejść?
Pierwsze pytanie. I tak, to wraca tu. No to przez drzwi. Gramy w gorących krzesełkach? Wow. Miejsce obrad, czy coś? Niby o czym mieliby tutaj rozmawiać? Czekaj. Kto się tu spotyka? Wygląda jak pokój. Do planowania zawładnięcia światem. Czy to okna gdzieś prowadzą? Wszystko okej? Tak. Mam po prostu straszny ból głowy. Au. Co to jest? Okrągły stół. Przypomina oko. Krzesło. To jest kocyk. Znaczy płaszczyk, o, przejrzyj. No to tylko spotkanie 2-2-1. Członkowie spotkania zaczynają być niespokojni. Wydają się nie zgadzać na Lilię. Mogą planować ją usunąć? To może się źle skończyć bardzo szybko. Co? Ale co nam to daje? Run. Zniknął. Niedobrze. Coraz niżej. Tędy? To niemożliwe. Czy Run spodziewa się, że będziemy pływać? Posłuchaj, gdybyśmy tak pozbyli się całej tej wody i przenieśli ją w inne miejsce? Czy ciebie Bóg opuścił? Zobacz, wiem, że to brzmi szalenie. I potrzebujemy wiadra. To niemożliwe. I to pewnie będzie długą przeprawą. Nie wierzę, że to słyszę. Ale może w jakiś sposób obniżymy poziom wody. No, na pewno nie wiadrem. Czy to by było zabawne? Co to w ogóle jest? Czujesz się inaczej. Okej. Okay. Losowo to wypijam i przejść inaczej. Dobrze. A tędy? Co to jest? Brama. Dobra, tu nie byłam. Czekaj. Te drzwi otwierają się tylko z zewnątrz, więc... Poczekam tutaj, by je otworzyć dla ciebie. Dobra. Dobra. Tam są czerwone oczy. 150. Czekam na testy. Ktoś jest w środku. Zamknięte. Zamknięte. Aktywny. W trakcie testów. A tu? Dobra, bier. To będzie pewnie pasowało do tamtych... do tamtej maszyny. Dobra. Chodźmy tędy. Czyli gdzie mam... tu jest wszystko otwarte. Sprawdźmy cele. Okej. To byłoby niegrzeczne, by go zostawić. Szkoda. Ale to są te cele, z których wyszłam. Make sense. Coś się zmieniło. Pewnie nie. Chodźmy, Sai. Typie. Co ty robisz? Te kształty się nie zgadzają. Pasuje. O. Czyli jednak. A tu? Dobra. Czyli tu. Dobra.
Brakuje mi jednej. Czy mogę? Coś stąd już zabrać? Co to było? Nie, brzmi jak kłopoty. Czy ja zamknęłam te drzwi? Tu jest cień. Niedobrze. A to? Utknęło. No dobra. Zrobimy to tak. Myślisz, że teraz winda działa? Zobaczymy. A nie ma go tu. Typie. Nie podoba mi się to, chłopie. O, no nie robię. Nie. No, no. Typie. Okej, okay. Czyny klasowy. My szukamy innej kombinacji dla tej windy. Ale nie, co tu mamy? Chyle. A to nie jest B1? Tak. Totalnie B1. Typie! Aha. Dobra, to nie jest wciąż to. Okej. Ciężko wyglądające drzwi. I co z nimi? Halo? Co? Co? Czy to nie jest... Nie, już myślałam, że to jest jej dom. Kwiaty. Tak, zachowasz swój płaszczyk. Ale mogę tu posiedzieć. Tak po prostu, losowo. Piękne. Piękne zdjęcia. Poczekaj chwilę. Tutaj. Okej. To miejsce jest dziwne. Co cię na to naprowadziło? Ten wielki korytarz ze strasznymi twarzami? Nie. Nie? Znaczy, to też, ale... Nie masz wrażenia, że to jest dziwnie przytulnie? Jakby urządzone ze smakiem. Teraz jest przytulnie. Co ty robisz? Najpewniej możemy chwilę się zrelaksować. Mam wrażenie, że to zły pomysł relaksować się w cudzym domu. Jest tutaj wystarczająco cicho. Nawet nie będą wiedzieli. Zresztą nie jesteś zmęczona? Tak. Zasłużyliśmy na przerwę. Masz rację, to miejsce jest... jakby straszne i słodkie w tym samym czasie. Ten kominek jest uroczy. Ogień jest miły. To jest dziwna rzecz do powiedzenia. Lubisz palić rzeczy? Co? Nie!
Znaczy, mam na myśli to, że to jest bardzo spokojnie. Ta. Nie jestem zbyt dobra w prowadzeniu rozmów. W porządku. Więc? Co sprawiło, że odprawiałeś swój martwy rytuał? He? Wiesz, normalnie ludzie przychodzą tutaj, kiedy nie mają niczego do stracenia. Albo po prostu są głupi i niedbali. A ty, którym jesteś? Głupim, oczywiście. O. Więc? O co chodzi? Nie musisz mi mówić, jeżeli nie chcesz. Ale... będę irytujący, póki tego nie zrobisz. Albo póki mnie nie porzucisz. To nie miałoby sensu, bym porzuciła cię teraz. Tak, teraz. Jeszcze. W porządku. W porządku. Zgaduję, że mogę ci powiedzieć. Ale to będzie długie. Nie mam nic lepszego do roboty. Jakby to ująć? Coś jest ze mną bardzo nie tak. Ale... to brzmi niedorzecznie, kiedy mówię to na głos. Zamieniam się w słuch. Może to tylko ja, ale... mogę być opętana. Nie, zdecydowanie jestem opętana albo pod wpływem klątwy. Tak jest, odkąd byłam malutka. Wcześniej zawsze myślałam, że są nade mną czarne chmury, które wszędzie za mną podążają. Sprawiają, że ludzie ode mnie uciekają. Sprawiają, że ludzie mnie nienawidzą. Zawsze są tacy przerażeni, kiedy na mnie patrzą. Czasami to przemienia się w nienawiść, w złość. Ze zwierzętami jest nawet gorzej. Psy na mnie szczekają i nie mogę zbliżyć się na tyle blisko, by pogłaskać kota. Albo tak jak dzisiaj. Kupowałam coś w sklepie i to poszło źle. Nienawidzę tego, że nie mogę zrobić tak prostej rzeczy. To tak jakby... było wewnątrz mnie jakieś napięcie, które sprawia, że ludzie są agresywni. Ale nie zawsze tak było. Mam wspomnienia z dzieciństwa, kiedy było w porządku. Coś musiało zmienić się później. I wtedy wszyscy nagle zaczęli traktować mnie inaczej. Od bardzo dawna myślę, że to moja wina. Myślałam, że jestem zepsuta albo inna. Myślałam, że zrobiłam coś źle. Myślałam, że ludzie mają powody, by mnie tak bardzo nienawidzieć. Teraz wiem lepiej, ale to nie zmienia tego, jak się czuję. Ta rzecz wewnątrz mnie, cokolwiek to jest, izoluje mnie od wszystkich. Nawet moi rodzice nienawidzą bycia w pobliżu mnie. Wyjeżdżają na całe tygodnie i szukają wymówek, by wyjaśnić, dlaczego to trwa tak długo. Mój brat jest jedynym, który jest u mojego boku zawsze. I wiem, że to dla niego ciężkie. Ale z jakiegoś powodu nigdy mnie nie zawiódł. Bez niego ja... próbuję jakoś to naprawić od dłuższego czasu. Więc ten rytuał, cóż, jest moją ostatnią nadzieją. Ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, więc najpewniej się poddam. Czy coś? Nie mogę tak dalej żyć. Wciąż chciałabym wiedzieć więcej. Ty jesteś u mojego boku, nie czujesz tego? He? Niech zobaczę. O mój Boże. Tak, masz rację. Masz jakąś dziwną aurę. Jakby niebezpieczną.
Mnie nie niepokoi. Naprawdę? Na, zgaduję, że czułem gorsze rzeczy. To nie ma żadnego sensu. Z tobą musi być coś nie tak. Czy ta osoba nie jest człowiekiem? Ha, powiedziała opętana dziewczyna. Run powiedział, że opętania nie są już w modzie, więc to może być klątwa. Ale ty w to nie uwierzyłaś, co? Przyszłaś tutaj, żeby odprawić egzorcyzmy? Próbowałam. Nie przyszłabym tutaj, póki nie wyczerpałam innych opcji. Bystre. I jak idzie? Nic. To słabo. Próbowałaś obrzucić się solą kuchenną? Słyszałem, że to odpędza demony. Mogłoby zadziałać z klątwą. Zabawne. Wydajesz się wiedzieć wiele o tym miejscu i rytuale. A, tak. Odprawiam rytuały dla zabicia czasu. Co? Jestem zaskoczona, że wciąż żyjesz. Wiesz, co tam mówią. Idioci nie umierają. Nie sądzę, by ktokolwiek tak mówił. Może powinni zacząć w takim razie. Więc, czy to klątwa jest powodem, dla którego chcesz dostać się do latarni? Tak. Tam podobno jest ktoś, kto może mi pomóc. Słyszałaś? Tak. Goście. Co to jest? Ale są nieproszeni. Jestem zdezorientowana. Uh-oh. Ogień? Ogień! Pani nóż? Co? Zgaście go! Hm? Zapach. Lilith? Nie. Nie, nie. O nie, nie, nie. Nie ty, nie znowu. He. Wynoś się. Okej. Co? Wynoś się.